Jedziemy dzisiaj na wyjazd z dziewczynami ze studiów i już nie mogę czekać, bo w końcu będziemy mieć swoje slow summer. Ma lepszy pomysł zabezpieczenia kremu, to proszę sprzedajcie mi go. A jak nie, to generalnie jak wam się kończy krem, nie zapomnijcie przeciąć go w pół. Bo ja już chciałam kupować nowy, a tutaj to starczy mi jeszcze co najmniej na, powiedziałabym, z 2 tygodnie. Dobre 2 tygodnie. Na śniadanie nic szalonego, bo też w sumie no, jadę na kilka dni i nas za bardzo nie będzie, więc nawet nie ma co. Pozmywać jeszcze z wczoraj wieczora, bo już mi się wczoraj naprawdę nie chciało. Chociaż żałuję, zawsze jak nie pozmywam wieczorem, to następnego dnia mam takie... Pokroję sobie 2 ogórki, bo ten wygląda bardzo biednie. Generalnie ja bardzo lubię takie powolne poranki, kiedy nie muszę się nigdzie spieszyć, kiedy mogę wszystko sobie zrobić na spokojnie, kiedy mam jeszcze później dużo czasu przed wyjściem. Zwłaszcza nie lubię się spieszyć rano, mam później wrażenie, że mój dzień jest trochę taki... Nawet nie wiem, czy tyle, że rozjechany, ale jakiś taki jest, nie taki, jaki powinien być. Jajka z ostrym sosem to jest zupełnie inny wymiar smaku. Polecam wszystkim, którzy nie próbowali. Ja kiedyś... Generalnie jest ostry sos, to nie jest tylko ketchup. Ale kiedyś hejtowałam ludzi, którzy jedzą jajka z ketchupem, a teraz jem jajka z ostrym sosem. Yeah. Generalnie by było za bardzo słychać dźwięki z ulicy, to sorry, ale musiałam zostawić otwarte tamto okno za mną, bo po prostu jest tak dziwna pogoda, jakby teoretycznie jest zimno, bo nie powiedziałam, że bardzo wieje, no ale jest zachmurzone, jest chłodno. Może nie tyle zimno, ale chłodno, ale jest strasznie duszno. Ja, jak suszyłam teraz włosy, musiałam otworzyć sobie cały balkon, to okno, tamto oczywiście, a i tak się spociłam. Także... Mam bardzo dobry timing. Nie wiem, po co tak wcześnie wstawałam, bo do wyjścia na autobus mam jeszcze jakąś godzinę, także idealnie zdążę się pomalować, zdążę pozmywać. Jak będę mieć jeszcze czas, wydaje mi się, że będę mieć, to poczytam sobie może też. Bardzo lubię czytać rano. Nie robię tego, nie powiem, że robię to często, no bo nie, bo często ja jestem zbyt leniwa, żeby wstać faktycznie na tyle wcześnie, żeby mieć aż tyle czasu, a jak już tak, no to zazwyczaj wtedy, kiedy na przykład Byszek idzie do pracy wcześniej niż ja wychodzę i jakby ja wstaję z nim i wtedy mam jeszcze ten czas, zanim zacznę się ogarniać, żeby poczytać, to tak raczej częściej.
No chyba, że faktycznie mam tą godzinę, czy coś, że wcześniej się zebrałam, no to też usiądę. Coś przeczytam rano, zamiast obejrzeć na przykład na social media czy coś, to mój dzień ma zupełnie inny wymiar i jakby to jest niesamowite w ogóle, jak takie małe nawyki właśnie, że nie otwieranie telefonu przez pierwsze pół godziny tam rano, czytanie rano po przebudzeniu, chociażby te głupie 10 stron są w stanie wpłynąć na nasze samopoczucie. I to w taki sposób, w który jakby prawdopodobnie w ogóle nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ostatnio przerzuciłam się też na używanie pudru mniejszym pędzelkiem. Nie mam tej małej gąbeczki i raczej, nie wiem, raczej się w nią nie zaopatrzę, bo tak jak mówię, mam pędzelek. Czy jest to efektywniejsze niż jak używałam większego pędzla? Ja jakoś szczególnie nie widzę tej różnicy, bo też moja skóra generalnie jest bardzo... Może nie powiedziałam, że oleista, ale może po prostu nie kupuję jakichś mega mocnych pudrów też, ani jakichś super jakości. Ale też bardzo szybko łapię, bardzo szybko po prostu się świecę, więc albo noszę puder ze sobą cały czas wszędzie, albo mnie to nie obchodzi, zazwyczaj mnie to nie obchodzi. Włosy już mi się powoli spłukały. Czekam, aż spłuczą się do końca. Mam nadzieję, że spłuczą się do końca. I na razie ich nie planuję bynajmniej poprawiać, bo idę na początku sierpnia na wesele i jakby teoretycznie moja sukienka jest różowa, więc jakby wpasowałyby się, ale wolałabym, żeby się spłukało. Ewentualnie może na sierpień jeszcze raz. Ja idę teraz jeszcze trochę posprzątać w kuchni i potem pewnie poczytam jeszcze. Mam dosyć sporo czasu, więc na pewno się wyrobię. Potem będę wychodzić. Czeka mnie 1,5 godziny na podróż pociągiem, ale lubię jeździć pociągiem.